Stało się. Wyprowadzamy się z vana. No i gdzie teraz zamieszkamy? Też to są rekordowe temperatury jak na kwiecień. Nawet nam przez myśl nie przeszło, jak bardzo tęskniliśmy. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witajcie. Stało się. Wyprowadzamy się z vana. No niestety. Zapomniałam bagażu. No i pewnie zastanawiacie się, co się stało. No i gdzie teraz zamieszkamy? No to była naprawdę trudna decyzja. Wymagała od nas nie lada po prostu odwagi. No ale tak musi być. Tak musi być. A to nasze nowe lokum. Gdzie my jesteśmy, Monia? Nasz nowy dom! Vana zamieniliśmy na namiot. Jak wam się podoba? Mieszkamy w namiocie. Oczywiście to jest taki żarcik. Będziemy tu Dokładnie. Mieszkać tylko przez kilka dni. Dzięki życzliwości naszych przyjaciół, do których tutaj przyjechaliśmy. Ale zaraz o tym wam opowiemy. Skąd ten żart się wziął? Właśnie z waszych komentarzy, bo wielu z was pytało, czy dalej chcemy żyć w vanie, czy po tej podróży nam się to nie znudziło i czy po prostu nie chcemy wrócić do takiego stacjonarnego życia. No otóż nie chcemy wrócić do takiego stacjonarnego życia, no ale pomieszkać w takim namiocie, wydaje mi się, każdy by chciał. Tak, po tej intensywnej podróży, chwilę w takim relaksującym miejscu, to coś, o czym marzyliśmy, Dokładnie. Więc po prostu spadli nam z nieba. Niektórzy z was może będą ich kojarzyć z Instagrama, kiedyś podróżowali bardzo dużym kamperem z dwiema córeczkami, no a dzisiaj mieszkają w Hiszpanii i w maju otwierają glamping. No i właśnie dzięki ich życzliwości będziemy tutaj po prostu no, kilka dni w namiocie i zaraz wam pokażemy, jak tu jest spokojnie, cicho, sielsko, no i jak tu można odpocząć. Nam brakowało takiego miejsca i no, z nieba nam spadli, tak jak Monika mówiła. To miejsce nazywa się Tranquilo Glamping, bo tranquilo oznacza po hiszpańsku spokojnie i to jest właśnie charakterystyka tego miejsca. Jest tutaj bardzo, bardzo spokojnie i można się zrelaksować. No a jak relaks, no to musi być też hamak. O matko, ale czas. Te namioty są po prostu takie wypasione, że tutaj się można poczuć jak w domu. Mają wszystko. Są okna z moskitierami zasłaniane. Jest fajny przewiew, bo są z obydwu stron. Z przodu też jest moskitiera. No są pięknie urządzone. Jest tutaj ich kilka na tym glampingu. Fajnie są od siebie oddzielone jakimiś takimi drzewkami, że każdy ma taką swoją strefę prywatności. Jest również lodówka, w której możemy trzymać lód do drinków, czy zimne piwo. W Hiszpanii jest oczywiście cieplutki klimat, ale bywają chłodne noce i pomyśleli, słuchajcie, o wszystkim. Jest nawet piecyk, którym można się dogrzać, gdyby w nocy było chłodno. Jest 20 minut samochodem do wybrzeża oceanu, także wiele miejsc tutaj w okolicy do zwiedzania. No miejsce po prostu niesamowite. Z każdego podestu przed namiotem jest piękny widok na pola i wyobraźcie sobie, że w tym roku jakiś gospodarz zasadził tam słoneczniki. Ja już po prostu nie mogę się doczekać, jak Marta z Karolem wyślą nam zdjęcia kwitnących słoneczników wokół całego glampingu. To będzie niesamowite. Mi najbardziej się jeszcze podoba, że mogę sobie wyskoczyć na rower. Są bardzo spokojne drogi naokoło. Jak również możemy, nie wiem, w pół godziny dojechać do Kadyksu, może nawet krócej. Blisko jest do Sewilli, blisko jest do Parku Narodowego Grazamela, no a zresztą plażę w Konil to już widzieliście w ostatnim odcinku, także co ja będę wam tu gadał, no super. No co za cudowny dzień, przepięknie po prostu. Odpocząłeś? Odpocząłem, robię sobie film teraz, jest cisza, ptaszki śpiewają, trochę się zrobiło chłodniej, no bardzo, bardzo relaksujący dzień. Tak jak to miejsce mówi, tranquilo, także relaksik.
Dobra, Paweł, idziemy pocilować. Jest tutaj prywatny bar i super miejsce na wieczorną imprezkę. No, dobry rzut, Monia. Idziemy. Za mną znajduje się blok prysznicowy, łazienkowy. Można tutaj przyjść, umyć talerze również. Zaraz Wam wszystko pokażę, ale co przykuło moją uwagę od samego początku, to jest możliwość skorzystania z porannej toalety w tak pięknych okolicznościach. Jest to tak mega rozwiązanie, że zobaczcie sami. Myjemy się, a od razu możemy podziwiać piękno sielskiej przyrody. Cudownie. To jest jedno pomieszczenie z dwoma prysznicami i z umywalkami. Tak, prysznice są duże, przestronne. Z drugiej strony tego całego budynku znajdują się toalety. Także tutaj jest też umywaleczka. Wszystko jest zrobione z gustem i ze smaczkiem. W strefie chill znajduje się również zmywak, kuchenka. Także możemy sobie tutaj spokojnie przygotować śniadanko bądź obiadek. No a wieczorkiem to wiadomo, co tu można przygotowywać. Wszystkie namiary, jeżeli chodzi o Tranquilo, znajdziecie pod filmem. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę spędzić sobie fajne chwile w fajnej atmosferze, to na pewno jest to dobre miejsce. Właściciele są po prostu przesympatyczni i bardzo im dziękujemy, że nas tutaj ugościli. Dzięki Karol i Marta, dzięki. No i czas ruszać do Polski. Witaj, nowa przygoda. Pojechaliśmy w głąb Hiszpanii, bo nigdy tutaj nie byliśmy. Chcieliśmy zwiedzić Kordobę. No ale był ząk. W Kordobie zastała nas 40-stopniowa temperatura. Oczywiście teraz Fera, jak podróżuje po Hiszpanii, to muszą być wszędzie rekordy jakieś, tak jak w tamtym roku. Tak, w tym roku też to są rekordowe temperatury jak na kwiecień. Więc no oczywiście używamy. Pojechaliśmy dalej, jesteśmy teraz w mieście Cuenca. Tu jest dużo, dużo chłodniej. Tak, 30 stopni tylko, godzina 19. A my sobie spacerujemy uliczkami. Wleczemy się. Przepięknie. Na razie co mogę powiedzieć o tym mieście, to, że jest bardzo górzyste, jest tutaj mnóstwo schodów. No i w tej temperaturze spaceruje się bardzo przyjemnie. Architektonicznie to miasto nas po prostu zachwyca. Ale nie widzieliśmy jeszcze tego, z czego to miasto słynie, czyli domów wiszących na skalę. Podobno widoki tutaj rekompensują tą całą wspinaczkę i właśnie wchodzimy w boczną uliczkę. Zobaczymy, co się za nią kryje. Wow! To prawda! Cudny widok, a w dole płynie rzeka Hucar i właśnie między nad przepaścią, między rzeką Hucar i rzeką Huacar zawieszone jest tutaj to stare miasto średniowieczne. Nawet nam przez myśl nie przeszło, jak bardzo tęskniliśmy za Hiszpanią. Naprawdę, po tak. prostu. Ten klimat miast. Tak, włócząc się tymi uliczkami, tego czystego, starego miasta, spokojnego, bez suków, bazarów. To jest po prostu to. Doszliśmy do Plaza Mayor, czyli placu głównego.
Archeolodzy odkryli, że miejsce to było już zamieszkiwane w okresie paleolitu. Swoją obecność również zaznaczyli tutaj Rzymianie. Ale historia tego właściwego miasta sięga czasów, kiedy to Arabowie przybyli tu z południa i założyli fort i nazwali go Kunka. A tak na marginesie zaczyna padać deszcz i jesteśmy tacy szczęśliwi, bo się robi chłodno. W 1177 roku Kunka została przejęta przez Afonso VIII. Stając się od tego czasu miastem katolickim, stąd też tyle tutaj kościołów, czy ta piękna katedra, która rozciąga się za mną. Najpiękniejszym budynkiem tutaj jest Casa Colgadas, który jest za mną, ale najlepiej go widać, jego położenie, z mostu San Pablo. Paweł bardzo chciał ten most zobaczyć, no jest imponujący, ja już go widzę. Puente de San Pablo. Vamos, vamos, Pablo. Z tej strony dopiero widać ten dom w całej okazałości, ale on nie jest tylko jeden, tu jest ich więcej. Trzy z tych domów można zwiedzić, no nam się to raczej dziś nie uda, może zostaniemy tu jeszcze jutro. Nie może, tylko na pewno. Pawła kusi już tu szlak na wzgórze, pięknie się rozciąga, no a mnie właśnie kuszą te domy, chciałabym zobaczyć, jak wyglądają w środku, także być może zostaniemy. W ogóle kojarzy mi się to bardzo z rondą, nie wiem jak tobie, Paweł. No tak, dokładnie, no właśnie miałem to powiedzieć. Jak nie widzieliście naszego filmu z rondy, to pewnie pojawi się tutaj. Albo tu. Nie, tu pewnie. I też był chyba w tym samym filmie, miasteczko było Cenitil de la Bodega, czyli takie właśnie domy w skałach. Więc to takie połączenie rondy i Cenitil dla mnie. Dokładnie, Kłęka. Masz rację. Tak właśnie z Moniką rozmawialiśmy i porównywaliśmy to miasto do rondy i powiem wam szczerze, że ronda to się chowa przy tym mieście. Przed chwilą byliśmy na tym moście, a teraz już idziemy szlakiem, który wiedzie u podnóża tych wszystkich zwisających domów, jak widzicie. I prowadzi do czego? Antycznego akweduktu i starego wiejskiego domu. Tak, ja go wyczaiłem. Oczywiście Paweł nie mógłby przepuścić tego akweduktu, więc cóż, idziemy. No bo Rzym, nie? Pablo, tam jest twój klasztor. Dlaczego mój? To jest klasztor San Pablo. Ej, coś tam jeszcze, coś czytaliśmy o tym, że to było o więzienie Inkwizycji Świętej, tak? Ale to było gdzieś tutaj na górze. Mam. To było to. Cieszę się, że te upały takie były, że nie pojechaliśmy do Kordoby, tylko trafiliśmy w to miejsce. Jest wyjątkowe i spektakularne. Niesamowite. Sami widzicie, napiszcie w komentarzu, jakie macie odczucia, widząc to wszystko za mną. O matko, mógłbym tu chodzić cały dzień. Doszliśmy do domu, a raczej ruin domu. Został on zbudowany w 1920 roku i mieszkał tutaj poeta Federico Muleas. Od dziesięcioleci jest on tutaj już ruiną. Nikt się tym nie interesuje. Podobno w 2021 roku został wystawiony na sprzedaż za 99 tysięcy euro. Nie wiem, czy ktoś go kupił. Do tej pory jest to tylko ruinka, niestety. Żal patrzeć. Tu była furtka na ogród, na dole był basen, tam widać taras z widokiem na tą cudowną dolinę. No żal patrzeć, że to wszystko tak marnieje. Może kupimy, Pablo? Ja jestem jak najbardziej za. Zbudowaliśmy vana, to może odbudujemy ruinkę. Czemu nie?
idziemy dalej, bo się ściemnia. Ona jest naprawdę w opakanym stanie, ale może coś byśmy dali radę zrobić. No, odnaleźliśmy akwedukt, jest on tutaj nad nami i prowadzi do ulicy i potem do miasta. Nie mamy daleko. Jedziemy górą. Baliśmy się, że się tu ściemni. Ale tu jest wszystko oświetlone. Wszystko się świeci. Monika, jak ci się podoba to miasteczko? Jestem zakochana. Ja jestem zakochana. Wydaje mi się, że tutaj byś złapała wenę, żeby dokończyć tego e-booka o Hiszpanii. Chyba tu zostaniemy. Tak, w tej posiadłości, po tym sławnym poecie. Przemyśl to, Pablo. Mogliśmy się oprzeć i trochę zboczyliśmy ze szlaku. Zobaczcie, część akweduktu idzie w skalę. Wydrążona rynna tylko. Gdzie diabeł nie może, tam teraz sfera wejdzie. Tak. Częścią od akweduktu, Monika, idzie, tu kiedyś płynęła woda, a teraz szkoda, chodzi... Szkoda, że teraz nie płynie. Ale teraz sfera chodzi. Wow. Zamówiliśmy sobie takie danie, z którego słynie Cuenca. Jest to dorsz z ziemniakami, zalane jest to wszystko oliwą z oliwek i jeszcze z dodatkiem sera manchega, bo jesteśmy we wspólnocie La Mancha, która właśnie słynie z tych serów. Spróbujemy. Ale pychotka. Do tego coś, czego też nam brakowało w Maroku, czyli Tinto de Verano, letnie wino. Dzień i wieczór pełen wrażeń, po prostu Cuenca, odkrycie roku. Miasto cudowne, szczególnie Ciudad Alta, czyli to stare miasto położone na górze, bo Cuenca jest podzielona na dwie części, Ciudad Alta i Ciudad Baja. To miasto położone niżej to jest takie blokowisko, gdzie teraz tak na co dzień żyją tam ludzie. No nie jest tak atrakcyjne. No chyba, że ktoś lubi budynki z czasów pana Franco, to jak najbardziej można się tam zawieruszyć gdzieś między tymi blokowiskami. Ale odkryliśmy jeszcze coś fajnego. Korzystając z okazji, że stoimy, nocowaliśmy w sumie i parkujemy przy centrum turystycznym, Paweł poszedł dzisiaj i dostał różne mapy. Okazuje się, że cała tutaj ta prowincja Cuenca jest po prostu warta uwagi, bo są tu niesamowite rzeczy. Parki narodowe, no różne rzymskie ruiny. No, po prostu jest cudownie. Można by tu było spędzić miesiąc i to wszystko eksplorować. Ponieważ jest tu dużo parków narodowych, no to jest i dużo zwierząt. Ja jestem w szoku. Możemy spotkać tutaj niedźwiedzie brunatne, kozice, orły, sarenki, no to wiadomo, ale zobaczcie, wilki tutaj żyją. Wow. Może spotkamy jakiegoś po drodze? Nie, może tak, bo będziemy tamtędy przejeżdżać teraz. No ja na pewno chcę tu wrócić. No, ja już jestem kozicą. Tak, no te wszystkie miejsca zostawiamy sobie na później. Tak, no niestety nie wszystko na raz można od razu zobaczyć, także mamy okazję, żeby tutaj wrócić. No a z wami widzimy się za tydzień. Nie opuśćcie tego odcinka, bo będzie obiecane podsumowanie Maroka. Zapraszamy nowych widzów do zasubskrybowania naszego kanału. Zostawcie jakiś komentarz. Łapkę w górę. Tak jest i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Oczywiście przypominamy, że filmy teraz wchodzą w niedzielę o godzinie 18. Pa! Pa! Thank you.